No kurde, z okna to wyglądało o wiele przyjemniej, powiem wam. Przejaśniać się zaczynało i wyglądało, że jest cieplej, o ile ciepło może wyglądać, ale jest 7 stopni, lodowaty wiatr, mokro, jest paskudnie. Zrobiłem do termosu herbatki, zakładałem około 4 godzin jazdy, ale już wiem, że skończy się gdzieś na półtorej godzinie, maksymalnie dwóch, bo czasami lepiej krócej niż jechać ten dłuższy dystans, większy czas i nadmiernie się wychłodzić i niepotrzebnie chorować może. No idealnym pomysłem to by było zostać dzisiaj w domu, zrobić godzinkę na trenażerze i ewentualnie do tego dorzucić później jakiś spacerek, tak żeby się troszkę dotlenić. Ale ja oczywiście preferuję jazdę na zewnątrz, pomimo że trenażer już przygotowałem. Co więcej, kupiłem specjalny adapter do Silexa, znaczy do Silexa, ogólnie pod sztywną oś, żeby dało się to wpiąć w trenażer. Wczoraj przetestowałem pół godzinki, wszystko elegancko pasuje, trzyma, więc w razie złych warunków będzie kręcenie w domu. No bo wbrew obiegowej opinii, że złych warunków nie ma, tylko zły ubiór, no to nie, czasami są na tyle niesprzyjające, że lepiej jednak ten rower zostawić w pokoju. No ale zobaczymy, ile to dzisiaj się wykręci, ze 40 może chociaż. Zawsze to coś. Za wiatrem może być. Pod wiatr jest bardzo nieprzyjemnie. Ale plus takiej pogody, zobaczcie. Normalnie tu by spacerowali ludzie, jeździli rowerami z dzieciakami. A dzisiaj puściutko. Elegancko. Rainy days never felt so nice. The sky beats just a feel more light. Overcast wasn't overdone. What we needed was to overcome. Rainy days never felt so nice. Never felt so good. Grips me better than you ever could. Wind cries merry and a wipe the tears. All I needed was someone to hear. Better cold never felt so good. I've been told it's a given. Good thing. Come and go every minute I know. To be honest, I've admit it. The only good thing that you left was a sense to know what it didn't. Yeah. O, w takie zimne dni to człowiek docenia nawet te małe podjazdy. Można się lekko rozgrzać zawsze. Oczywiście długie zjazdy nie są wskazane, ale troszkę pod górkę jak najbardziej. Kolejna chopeczka wjeżdża na młyneczka. Jak się rymuje, to humor dopisuje. Ale sobie uświadomiłem jedną rzecz, że minął w zasadzie rok, a ja nie zrobiłem tego, co
zrobić miałem. A mianowicie planowałem sobie kupić buty SPD zimowe. I nawet nie chodzi o jazdę typowo zimą przy minus iluś tam stopniach, ale tak jak dzisiaj, 7, zimny wiatr i taki ocieplany but byłby idealny. No bo jednak jak wsadzi się grubszą skarpetę do zwykłego SPD letniego, to niby mamy cieplejszą skarpetę, powinno być ciepło, ale zmniejszamy powierzchnię w tym bucie, bo wypełniamy go bardziej szczelnie, więc już tej poduszki powietrznej tam nie ma i tego ciepła tak naprawdę też nie ma, więc trzeba się rozglądnąć, może jakiś Black Week jeszcze by coś upolował, nie? Muszę po powrocie do domu zobaczyć. Kurde, słońca brakuje, nie? Może być zimno, ale żeby chociaż słońce było, to od razu jest tak przyjemniej. Człowiek tak bardziej pozytywnie do tego dnia, do tego życia podchodzi w taki dzień właśnie słoneczny. A takie zachmurzenie lekko dołująco potrafi działać. Oczywiście endorfinki z roweru, z jazdy to bardzo dobra rzecz na taką chandrę jesienną, więc mocno polecam. Skromne 27 km już zrobione. No i chyba jednak spróbuję dobić do tych 50. Wiem, bardzo ambitny plan. Ale małymi kroczkami, małymi kroczkami. O, jest słoneczko, pięknie. Zaleta jesieni, liście opadają. I na przykład kościółek z daleka fajnie widać. Kościółek na Sączowie oczywiście. Tam gdzieś daleko to nawet jest słońce. Gdzieś. A ja gdzieś tutaj zaraz będę skręcał, bo jest taka fajna droga. No właśnie, może znacie miejscowi przy takiej dupnej, zniszczonej chałupie. Taki podjaździk. W szczytowym punkcie 10,5 nachylenia. O, taka to moja okolica. Troszkę chopeczek,
troszkę płaskich. Ogólnie nudy nie ma. Sporo dróg, gdzie jednak ruch samochodowy taki spokojniejszy, więc nie mam co narzekać. Jest gdzie jeździć. O kurde, tutaj na otwartej przestrzeni lodowate to wiatrzysko. Buu. Ciężkie warunki się robią do jazdy. Zdecydowanie mamy za krótką, za brzydką wiosnę, za krótkie lato. Jesień trochę wynagradza, ale to już dzień coraz krótszy. Musimy zmienić strefę klimatyczną na bardziej sprzyjającą rowerowaniu. W kierunku na Łubianki. Wiele razy leciałem główną drogą. Nigdy nie odbiłem w tą boczną. Chociaż wiele razy się zastanawiałem, gdzie mnie to doprowadzi, czy gdziekolwiek dojadę. Więc dzisiaj sprawdzimy. Może się okaże zaraz, że nie ma asfaltu. Trzeba będzie wracać. Ale na razie dziurawy, bo dziurawy, ale jest. No teraz już końcówka po drodze takiej szutrowo-asfaltowej. Ogólnie da się przejechać, ale szału nie ma, mocno zniszczona droga, więc tylko dla ciekawskich. Jeden piesek, taki mały, który wyskoczył, ale to bardziej z ciekawości. Chciał zobaczyć, kto jedzie i dać znać, że on tu pilnuje, więc szczeknął sobie 2-3 razy, ale nie rzuca się pod koła, więc spoko. Alleluja, jest asfalt! Co prawda tylko z jednej strony, ale jest. Wyskoczyłem w Twardowicach. W kierunku na Najdziszów i później na Sadowie. Drugie bodajże zebrany asfalt, więc lokalsi uważać na cienkich oponach. Da się przejechać, ale wiadomo, są takie rowki wyżłobione po tej maszynie. No i teraz już taki fajny podjaździk, który jest bardzo przyjemnym zjazdem. Czy też byłby bardzo przyjemnym, jakby tu też asfalt był dobrej jakości. Ale kolejne 9%. A jak to jest, że człowiek wyjdzie na 2 godziny, ileś tam procentów zaliczy i trzeźwy wraca. O kurde, ten odcinek tutaj do Toporowic to w zasadzie już trasa szutrowa, więc jednak na szosę nie za bardzo. Ale jak lubicie takie klimaty na wąskiej gumie, to czemu nie? Herbatka. A tu po drodze taka kapliczka. O, już mi paluchy zaczynają w butach marznąć. Jednak muszę pomyśleć o jakimś tym cieplejszym rozwiązaniu. Za stary już jestem, żeby marznąć. Wolę czerpać przyjemność z tej jazdy, niż myśleć o skostniałych palcach. No uznałem, że zimny wiatr to trochę za mało, więc
Dorzuciłem sobie po drodze jeszcze deszczu odrobinkę. W końcu jak się bawić, to się bawić, nie? No i licznik powoli przesuwa się w kierunku 57 km. Także mogę oficjalnie ogłosić, że ambitny plan przejechania 50 km został zakończony pełnym sukcesem. Fanfary, wiwaty, przecinanie wstęgi. Będzie się działo. Ale fajnie ciepło. Zaraz chyba jakąś herbatkę z prądem trzeba sobie zrobić. Ale polecam. Zamulony byłem z rana. Teraz już się odmuliłem, także trochę człowiek marznie, trochę warunki cięższe, ale mimo wszystko fajnie jest. Na razie i do zobaczenia gdzieś w jakimś kolejnym filmie. Hej!